Słyszą, widzą, tłumaczą i doradzają. Tak, to już potrafią nasze komputery. Ale czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić pisanie na klawiaturze bez klawiatury i to za pomocą trzech ruchów głowy? Naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie opracowali specjalny interfejs, który ma pomóc głównie osobom po wypadkach. Nie śpimy, zwiedzamy dzisiaj Wydział Informatyki. Ten interfejs wykorzystuje nasze ruchy głową i tak naprawdę to są cztery ruchy w czterech kierunkach, czyli wykonujemy ruch głową w lewo, w prawo, w górę bądź w dół. W tym momencie, wykonując dowolny ruch, nam się ta klawiatura, która jest na ekranie, odpowiednio dopasowywuje. W ten sposób, żeby tylko trzy ruchy wystarczyły do dotarcia do dowolnej litery. Na monitorze komputera widzimy takie cztery podgrupy stworzone z liter. Dokładnie. I rozumiem, że patrząc się w kamerę, ruchem głowy nakierowujemy na daną grupę. Na daną grupę. Czyli jeżeli mamy pierwszą grupę, wykonam ruch głowy w lewo, pierwsza grupa się zaznacza. Jeżeli w tym momencie nic nie robię, interfejs wraca do stanu pierwotnego. Jeżeli wykonam ruch głową, dajmy na to w górę, jeszcze moment, bo tutaj się coś przestawiło, w dół, jest to grupa w tym momencie trzecia. Ruch głową w prawo, jest to grupa czwarta. Tak, w górę, druga, bo gdzieś to nam minęło. Na razie testuje Pan klawiaturę na studentach, ale co będzie dalej się z tym działo? Zdecydowanie, jeżeli ten interfejs z poziomu prototypu wyjdzie dalej, to myślę, że jak najbardziej będzie mógł być pomocny dla osób niepełnosprawnych, które tak naprawdę takiego interfejsu potrzebują. Podczas 6. Europejskiej Nocy Naukowców w Szczecinie będziecie mieli okazję zobaczyć ten niesamowity interfejs i też spróbować na własnej skórze czy głowie, bo to tak można chyba nazwać, własnych sił, czy takie pisanie jest łatwe.